Państwa, otwieram 6. sesję Rady Miasta Skierniewice. Stwierdzam prawomocność obrad ze względu na obecność 18 radnych na ogólną liczbę 21. Serdecznie witam przede wszystkim jak zwykle mieszkańców Skierniewic, którzy przybyli w takiej ilości na naszą sesję. Witam serdecznie zasłużonych dla miasta Skierniewic, panią Marię Czyżykowską-Karczewską. Pana Czesława Owczarka. Witam serdecznie również przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miasta, panią Małgorzatę Legiencką. Witam oczywiście panów prezydentów, naczelników, pracowników urzędów, dyrektorów, spółek miejskich. Nie zapomnę oczywiście o komendancie policji. Serdecznie witam. Komendancie Straży Pożarnej. I w komendancie Straży Miejskiej. Witam serdecznie. Przechodzę do punktu drugiego dzisiejszej sesji. Uwagi do porządku dziennego. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, zwracam się z prośbą o wniesienie pod dzisiejsze obrady dwóch projektów uchwał. Jeden projekt w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Drugi projekt w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Skierniewicach i Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach oraz wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na te zadania w 2015 roku. I do punktu 19 autopoprawka. Wszystkie materiały Państwo otrzymaliście. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kto z radnych chce zabrać jeszcze głos? Proszę bardzo, radny Leszek Kręcki. Panie Przewodniczący, Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Radni. Mam do Państwa prośbę, ażeby z porządku dzisiejszych obrad wykreślić punkt 14 i w jego konsekwencji punkt 15 dzisiejszej sesji. Z uwagi na to, że kwestia utworzenia gimnazjum nr 5 w Skierniewicach, a de facto zamach na Liceum Ogólnokształcące imienia Bolesława Prusa jest sprawą, która w naszym mieście wywołuje ogromne kontrowersje. Przeciwko takiej uchwale, przeciwko utworzeniu gimnazjum, a tym samym powolnej likwidacji, czy też przeciwdziałaniu najstarszej szkole ponadgimnazjalnej w naszym mieście, występowali i nauczyciele, rada pedagogiczna, występowali przedstawiciele uczniów, występowali rodzice, ale również przeciwko takiemu rozwiązaniu są absolwenci, a można ich tutaj liczyć w tysiącach. Dlatego też proszę koleżanki i kolegów radnych, ażebyście zechcieli ten punkt wykreślić i dać czas na to, ażeby przeprowadzić szersze konsultacje, jeżeli można mówić o szerszych, bo w tym wypadku akurat konsultacji
nie było w ogóle, na to, ażeby mogły się wypowiedzieć wszystkie zainteresowane strony, ażebyśmy mogli się zapoznać z analizami, a nie tylko przypuszczeniami. Jest to czas niezbędny do tego, ażeby podjąć właściwą decyzję. I druga rzecz, jeżeli byście Państwo nie przychylili się do mojego wniosku, to drugi wniosek, ażeby punkt 14 i 15 przesunąć na początek dzisiejszych obrad, z uwagi na to, że jest wiele osób, myślę tutaj o uczniach, nauczycielach, absolwentach liceum, i szanując ich czas, proponuję, żeby ten punkt sesji, jeżeli nie uznacie Państwo za stosowne, żeby go skreślić, rozpatrzyć na samym początku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To z kolegów i koleżanek radnych jeszcze chcę zabrać w tym punkcie głos. Nie widzę. Proszę bardzo, panie prezydencie. Szanowni Państwo, panie przewodniczący, panie prezydencie, państwo radni, zebrani goście. Szanując wypowiedź przedmówcy, pana radnego Leszka Trębskiego, nie rozumiem jednocześnie słów typu zamach na najstarszą szkołę w Skierniewicach. Nie rozumiem tych pokładów zbulwersowania. Natomiast jesteśmy dziś gotowi do tego, aby dyskutować i przedstawić argumenty, które mam nadzieję jeszcze tych wątpiących przekonają do tego, aby projekt uchwały pozostał w porządku obrad, to po pierwsze, a następnie został przegłosowany pozytywnie. Jest to bardzo dobry projekt dla skierniewickiej oświaty, bardzo dobry projekt dla Liceum Ogólnokształcącego imienia Bolesława Prusa w Skierniewicach i proszę Państwa radnych, aby pozwolili nam procedować w tym zagadnieniu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze chce w tym punkcie zabrać głos? Nie widzę. Proszę uprzejmie. Radna Beata Jabłońska. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, szczególnie wszyscy goście. Chciałam poprzeć wniosek formalny przedstawiony przez Pana Prezydenta Leszka Trębskiego i uzasadnić. To jest honor i tytuł, który jest dożywotni. Tak jak Czesław Bobczarek, widzę uśmiechy z Państwa strony, tak jak Pan Czesław Bobczarek był przez poprzedniej kadencji często utytułowany, Panie Prezydencie, Obczarku. Myślę, że tutaj też należy się jakiś szacunek. W związku z tym chciałam uzupełnić wniosek i powiedzieć, że odnieść się do harmonogramu. 19 lutego otrzymaliśmy materiały na sesję jako radni. 20 w piątek odbyła się na wniosek Głównej Dyrekcji Szkoły, Rada Pedagogiczna z udziałem prezydenta Jarosława Wędzielewskiego. 23 lutego Komisja Oświaty proceduje. 26 odbyła się sesja. Materiały na sesję dostaliśmy 19. Już, proszę Państwa, w materiałach mamy projekt uchwały dotyczący powołania Gimnazjum nr 2. I w piątek po prezydent Kędzielewski spotyka się z Radą Pedagogiczną, a my już w poniedziałek mamy Komisję Oświaty i ten projekt jest właściwie na bieżąco ad hoc procedowany. W związku z tym mam pytanie o konsultacje społeczne. Hasło pana prezydenta, obecnie urzędującego,
Krzysztofa Jaszczyka brzmiało i brzmi chyba nadal Skiernicy miastem mieszkańców. Czy tak wyglądają Skiernicy miastem mieszkańców? Moim zdaniem nie. Ignorancja z Państwa strony jest bardzo duża, ale to już brzmiało na Komisji Oświaty. W związku z tym myślę, że gdyby te konsultacje społeczne się odbyły, a znacie Państwo w Komisji głosy wszystkich grup społecznych, które są przeciwne utworzeniu gimnazjum, gdyby te grupy społeczne uczestniczyły w dyskusji i miały możliwość wypowiedzenia się, czułby się podmiotami, a nie przedmiotami tej dyskusji. Te wszystkie grupy społeczne mogłyby się wypowiedzieć, mogłyby przedstawić swoje wnioski merytoryczne, zasadne, rzeczowe. Wszystkie te grupy na komisji, w czasie trwania komisji przedstawiły swoje poglądy i nikt, żadna grupa nie była ustosunkowana pozytywnie. Czy to nie daje do myślenia? Na stronach kuratoriów, wszystkich kuratoriów w całej Polsce, w zasadach tworzenia nowo powstałej jednostki, a w konsekwencji zespołów, są wytyczne. Po pierwsze, bierze się czynniki społeczne pod uwagę. Nie zostały wzięte czynniki społeczne. Rozpatruje się demograficzne prognozy w przedziale minimum 6-letnim. Pytaliśmy się na komisji, to nie było uczynione, nam tego nikt nie przedstawił, żadnej prognozy. Łączy się, bo tak co powiedziałam, konsekwencje łączy się w placówki wtedy, kiedy ma się na celu poprawę jakości, można powiedzieć programowej, to jedno, a dwa, warunków pracy nauczycieli dzieci, bo chce się na przykład zwiększyć dostępność dzieci do siedlicy, do warunków sportu, do infrastruktury sportowej, do pracowni dydaktycznej, do biblioteki. Ta przesłanka nie zachodzi. Bierze się pod uwagę wiele czynników, których tutaj nikt nie wziął pod uwagę. A przede wszystkim ten czynnik społeczny waszy, który tu nie był wzięty zupełnie pod uwagę. W związku z tym apeluję do Państwa radnych. Przy takim sprzeciwie społecznym zastanówcie się i weźcie pod uwagę najprostsze rozwiązanie. Zniesienie z porządku sesji dzisiejszej tego projektu uchwały po to, żeby wszystkie podmioty mogły wziąć udział w szerokiej debacie. Jak duże wzbudza emocje ten projekt, każdy z Państwa wie. I wydaje mi się, że nie powinniśmy jako radni iść przeciw społeczeństwu. Do tego apeluję, żebyście Państwo byli refleksyjni, otwarci i z dobrą wolą i intencją. W związku z tym obecnie wszyscy, to jest nagrywane, będą widzieli, jak głosujemy. Myślę, że to jest taka uwaga w mieście Skiernicy, że każdy z nas powinien się na tym głęboko zastanowić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, panie prezydencie. Szanowni Państwo. Jest poruszana kwestia czynników społecznych, czynników demograficznych. Jest poruszana kwestia konsultacji społecznych, braku konsultacji społecznych. Odnosząc się do tej trzeciej sprawy, dodam raz jeszcze, powtarzając to, co nadmieniłem podczas obrad Komisji do Spraw Oświaty, że rozpatrywaliśmy po posiedzeniu Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącym imienia Bolesława Prusackiego w Gliwicach możliwość przeprowadzenia konsultacji, ale te czynniki społeczne, o których pani radna Beata Jabłońska wspomniała, są na tyle w tej chwili nieprawdziwie przedstawiane, obawy z nimi związane w mediach, w środkach masowego przekazu, na forach internetowych, że jest obawa, i to myślę uzasadniona, o to, aby obraz konsultacji społecznych napiętnowanych tą formą zafałszowanego przedstawienia rzeczywistej sytuacji nie był wiarygodny. Niestety z przykrością muszę to stwierdzić. Natomiast jeżeli chodzi o czynniki społeczne, demograficzne, o których pani Beata Jabłońska wspomniała, dodam tylko, że
pod względem demograficznym prognozy nie są takie, jak niektórzy sugerują, a więc nie zaburzy ten wskaźnik sytuacji, która miałaby spowodować likwidację czy też mniejszą ilość klas w szkołach gimnazjalnych. Jeżeli chodzi o czynnik społeczny, myślę, że tutaj miała Pani na myśli zarówno sytuację kadrową w szkołach, jak i odbiór przez społeczeństwo, więc odbiór społeczny, jaki jest, widzimy, w jaki sposób podsycany jest, widzimy. Jeżeli chodzi o sytuację kadrową, to ten czynnik demograficzny również będzie miał na nią wpływ, a rozwiązania, które chcemy zaproponować, również będą miały wpływ, ale myślę, że tylko pozytywnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo, Radna Antonia Błońska. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Radni, Szanowni Państwo. Ponieważ nie zgadzam się z tym, co powiedział prezydent Jarosław Kędzielewski, mam propozycję do pana przewodniczącego i wniosek, że ponieważ moim zdaniem tak duże emocje są przy tym projekcie uchwały, żeby w tym miejscu, zanim państwo radni podejmiecie decyzję odnośnie skreślenia z porządku obrad tejże uchwały, żeby pan przewodniczący dopuścił do głosu wszystkie te grupy, które chciałyby zabrać głos. A myślę, że to będą te grupy, które były w czasie w Komisji Oświaty. Nauczyciele, dyrektorzy, rodzice i uczniowie. Dodam tylko, że za wnioskiem, żeby znieść porządku obrad, powinno przemówić to, że naruszymy sieć szkół, która jest akurat w mieście Skierniewice bardzo dobrze ułożona. W związku z tym, stąd moim zdaniem są przedstawiciele gimnazjów, którzy czują, że ta uchwała jest po prostu chybiona. W związku z tym moja prośba o to, żeby w tym momencie dopuścić, zanim państwo sobie wyrobicie zdanie, wszystkie grupy, te, które są obecne na sali. Dziękuję. Proszę bardzo, panie prezydencie. Panie przewodniczący, szanowni państwo, za chwilę będzie głosowanie nad zmianą porządku obrad. Jeżeli oczywiście państwo zdecydujecie o tym, aby ten punkt odnośnie gimnazjum, liceum został przeniesiony jako jeden z pierwszych punktów, zwracam się też do państwa z prośbą, aby punkt numer 6, który dotyczy taryf na wodę i ścieki w Skierniewicach, też był procedowany jako jeden z pierwszych punktów, ponieważ mamy tutaj też na sali specjalistę, który opiniował te taryfy i ten pan o godzinie bodajże za 20.18 będzie musiał wyjechać na pociąg do Warszawy. Oczywiście jak najbardziej popieram wniosek tutaj pani radnej Beaty Jabłońskiej i mimo, że wcześniej nie było takich praktyk, o ile ja pamiętam, jestem radnym przez 12 lat, zwracam się do pana przewodniczącego, aby umożliwił zabranie głosu tym osobom, przedstawicielom, którzy chcą w tej sprawie zabrać głos. Dziękuję bardzo. Ja rozumiem, że pani radna Beata Jabłońska wystąpiła o zabranie głosu przedstawicieli. Tak. Nie, mówię przy punkcie. A to ja rozumiem. Ja rozumiem. Proszę państwa, może tak. Mówi mi się w ten sposób, że decyzje co do zabrania głosu przez przedstawicieli różnych organizacji, samorządu uczniowskiego, Rady Pedagogicznej podejmę w punkcie dotyczącym powołania gimnazjum numer 5. Koleżanko radna, nie wyrażam zgody na zabranie głosu przed przedstawicieli TEC. Teraz proszę bardzo. Thank you.
w takim razie chciałabym zgłosić wniosek formalny, żeby przedstawiciele obecni na sali właśnie teraz, przed naszym głosowaniem, byli dopuszczeni do głosu. Jest to wniosek formalny. Co pan przewodniczący z nim zrobi? Zostawiam panu dokładnie do dyspozycji. Wniosek formalny. Chwileczkę. Dobrze, proszę Państwa, poproszę prawnika o wypowiedzenie się na temat wniosku radnej Beaty Jabłońskiej. Drodzy Państwo, kwestia podniesiona przez panią radną Beatą Jabłońską nie może być przedmiotem wniosku formalnego. Na tym etapie statut tą kwestię reguluje wyraźnie i nie przewiduje tego typu jako kwestii formalnej podlegającej głosowaniu. Co do zaś dyskusją nad poszczególnymi punktami obrad, należy zauważyć, że na tym etapie trzeba przegłosować kwestię formalną ze zmianą porządku obrad, a dyskusja nad konkretnymi punktami uchwał odbyła się w konkretnym momencie trwania sesji. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu mecenasowi, czyli praktycznie opinia jest zgodną z moją opinią. Słucham. Panie Przewodniczący, Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy Radni, tutaj zgadzam się opinią z Pana Radcy Prawnego, że to, co zgłosiła Pani Radna Jabłońska, nie wypełnia określonych w statucie wniosku formalnego. Natomiast na pewno wnioskiem formalnym jest wniosek o zarządzenie przerwy. Ze względu na to, że wniosek Pani Radnej Jabłońskiej był dalej idącym wnioskiem niż mój o wykreślenie, i tutaj czytam Pan rację, Panie Mecenasie, że wniosek, ażeby dopuścić strony do wypowiedzi przed podjęciem decyzji co do mojego wniosku formalnego, jest to wniosek dalej idący. W związku z tym zgłaszam wniosek formalny o ogłoszenie 5-minutowej przerwy i taki wniosek złożymy jako grupa radnych. I wtedy będzie on musiał podlegać głosowaniu.
sesji, więc poddam pod głosowanie wniosek formalny najpierw radnego Leszka Kręckiego o... Aha, przepraszam. Przepraszam chwileczkę. Panie mecenasie, proszę na chwilę do siebie. Wniosek radnego Leszka Kręckiego będzie rozpatrywany jako ostatni, zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Zaczynamy, przechodzimy do głosowania, proszę Państwa, zgodnie z kolejnością zgłoszonych wniosków, czyli kto z radnych jest za zdjęciem z porządku obrad punktu 14 sesji, proszę podnieść rękę do góry. Nie myślę się, ale dalej idącym wnioskiem jest wniosek o przerwę. Jak może być? Proszę bardzo, kolego radny, proszę usiąść. Panie mecenasie, proszę bardzo. Wniosek. Proszę Państwa, wnioski formalne są rozpatrywane w określonej kolejności. Jeżeli przewodniczący decyduje, że są rozpatrywane w takiej, a nie innej kolejności, to są tak rozpatrywane. Jeszcze raz, proszę Państwa. Przechodzimy. Kto z radnych jest za zdjęciem z porządku obrad punktu 14 sesji, proszę podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Dobrze. Stwierdzam tym samym, że wniosek nie został przyjęty. Za przyjęciem wniosku głosowało 4 radnych. Przeciw zdjęciu wniosku głosowało 12 radnych i 2 radnych się wstrzymało. Przechodzimy do głosowania następnego wniosku zgłoszonego przez radnego Leszka Kręckiego. Kto z radnych jest za zdjęciem z porządku obrad punktu 15 sesji? Proszę podnieść rękę do góry. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję Państwu bardzo. Wniosek nie został przyjęty. Za wnioskiem głosowało 4 radnych, przeciw 12 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu. Przechodzimy do następnego wniosku zgłoszonego przez radnego Leszka Kręckiego. Kto z radnych jest za zmianą porządku obrad, to znaczy przeniesienia punktu 14 na punkt 7 dzisiejszej sesji? Proszę podnieść rękę do góry. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Kto z radnych jest za
za zmianą porządku, to jest, przepraszam bardzo, tym samym stwierdzam, że wniosek pana radnego Leszka Kremskiego został rozpatrzony pozytywnie, za wnioskiem głosowało 16 radnych, 2 się wstrzymało. Czyli punkt 14 zostaje przeniesiony jako punkt 7 dzisiejszej sesji. Kto z radnych? Głosujemy następny wniosek pana radnego Leszka Kremskiego. Kto z radnych jest za zmianą porządku obrad, to jest przeniesienie punktu 15 jako punktu 8 sesji. Proszę podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Tym samym za wnioskiem głosowało 16 radnych, 2 radnych się wstrzymało. Tym samym stwierdzam, że punkt 15 dzisiejszej sesji został przeniesiony jako punkt 8 sesji. Przechodzę do głosowania następnych wniosków. Kto z radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jako punktu 22 sesji? Proszę podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Za wnioskiem zgłoszonym przez prezydenta głosowało 16 radnych. Jedna radna się wstrzymała. Jeden radny opuścił salę. Tym samym stwierdzam, że wniosek został przegłosowany i projekt uchwały zostaje wprowadzony jako punkt 22 sesji. Kto z radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie określenia rodzaju zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Skierniewicach i Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach oraz wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na te zadania w 2015 roku jako punktu 23 sesji? Proszę podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Wniosek przeszedł jednogłośnie. Tym samym stwierdzam, że wniosek zgłoszony przez pana prezydenta będzie rozpatrywany na sesji jako punkt 23. Będziemy głosować wniosek pana radnego Leszka Kremskiego odnośnie ogłoszenia 5-minutowej przerwy. To już jest nieaktualne. Rozumiem. Tym samym głosowanie nie będziemy głosować po prostu tego wniosku. Rzeczywiście jest to wniosek nieaktualny. Chwileczkę, proszę bardzo. No niestety nie możemy tak zrobić. Porządek musi być. Przykro mi. Będziemy głosować, tak się domyślałem, że będziemy głosować. Tak? Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, myślę, że wynik tego głosowań poprzednich już przesądził i myślę, że dzisiaj, że w tym momencie głosowanie przerwy jest niezasadne, dlatego wycofuję ten wniosek o przerwę.
Dziękuję bardzo koledze radnemu. W związku z tym wniosek nie będzie głosowany przez Radę Miasta Wschiedzińskiego. Proszę Państwa, przechodzę do punktu trzeciego dzisiejszej sesji. Przyjęcie protokołu numer 4 łamane przez 2015 z czwartej sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu 28 stycznia 2015 roku. Kto jest za przyjęciem protokołu, proszę podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Przyjęcie protokołu uchwałą zostało podjęte jednogłośnie, za głosowało 18 radnych. Przechodzę do punktu czwartego dzisiejszej sesji. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Skierniewice na lata 2015-2022 wraz z prognozą długu na lata 2015-2024. Proszę Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów, Radną Dorotę Bogatko, o przedstawienie opinii Komisji. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Skierniewice na lata 2015-2022 wraz z prognozą długu na lata 2015-2024 Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie przy 11 głosach za. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Skierniewice na 2015 rok Komisja zaopiniowała większością głosów pozytywnie przy 9 głosach za, braku głosów przeciwnych i 2 głosów wstrzymujących się. Dziękuję bardzo koleżance radnej, ale ten drugi punkt to poproszę radną w następnym punkcie, dobrze? Ja rozumiem. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Kto z radnych chce zabrać głos? Proszę bardzo, radny Adam Stanecki. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, ja mam następujące pytania związane z tym planem finansowym. Po pierwsze, w tym planie finansowym mówimy o tym, że remont budynku przy ulicy Relewera numer 2, dawna szkoła muzyczna, wycofujemy pewne środki w roku 2015, przerzucamy na rok 2016. Moje pytanie brzmi w sposób następujący. Czy Państwo wiecie, co będzie w roku 2016 po tym remoncie tego obiektu, który przeznaczamy 850 tysięcy? Czy na dzień dzisiejszy, powiedzmy, tylko przeznaczamy środki, natomiast co będzie, jak będzie wykorzystywany ta szkoła muzyczna, była szkoła muzyczna, ten obiekt? Dopiero zdecydujecie Państwo w późniejszym terminie. To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie dotyczące budowy boiska do gry hokeja na trawie. Zwiększamy to zadanie inwestycyjne o 550 tysięcy. W związku z powyższym mam pytanie, jaki jest powód, że tak duże środki przeznaczamy w roku 2015, kiedy oddajemy ten obiekt? Jeżeli można, to jeszcze kilka zdań na temat tej inwestycji. Następne pytanie dotyczy przebudowy budynku przy ulicy Batorego na muzeum, ponieważ też przeznaczamy pewną kwotę w roku 2015. Chciałem się dowiedzieć, jak będzie realizowana ta inwestycja, czy coś w tym temacie możemy już na dzień dzisiejszy powiedzieć, czy rzeczywiście jeszcze musimy poczekać, ponieważ nie zapadły pewne jeszcze ustalenia. I następne pytanie, mam budowa placu zabaw tutaj na Miejskim Parku, który oddaliśmy w zeszłym roku. Mówimy, że również w bieżącym roku te inwestycje oddamy. Przeznaczamy dodatkowo 50 tysięcy na prace wykopaliskowe. Czy te prace nie zatrzymają tej inwestycji? Jesteśmy na jakim etapie i czy zakończymy tę inwestycję w terminie? Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Panie Prezydencie. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Szanowni Państwo. Jeżeli chodzi o budynek przy ulicy Lewela, zwróciła się do mnie Pani Konserwator Zabytków z prośbą o rozważenie siedziby
konserwatora zabytków właśnie w tym budynku. Poprosiła mnie, aby odbyło się spotkanie na miejscu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. W związku z tym stąd też ta zmiana do budżetu. Jeżeli chodzi o muzeum, wynika to ze zwiększenia kwoty na projekt, na zaprojektowanie tej inwestycji. Tutaj poproszę pana Zbyszka Sanickiego za chwilę, żeby uzupełnił moją wypowiedź. Jeżeli chodzi o plac zabaw, nie są mi znane żadne problemy, jeżeli chodzi o te roboty wykopaliskowe, aby miało to wpływ na dokończenie tej inwestycji, na zrobienie tej inwestycji tego placu zabaw. Jak państwo wiecie, unieważniłem przetarg, który się wcześniej odbył. Wcześniej w projekcie był to plac drewniany, plac zabaw drewniany. Od kilku lat takich placy się już nie stosuje, one są bardzo drogie w utrzymaniu i są, no i po prostu mieszkańcy i użytkownicy nie są z tych placów zabaw, czy z tych urządzeń na tych placach zabaw zadowoleni. Proszę mi przypomnieć jeszcze, bo chyba coś pominąłem, to odpowiem na to pytanie. Proszę pana Zbyszka Sawickiego, żeby jeszcze do mojej wypowiedzi też się zastosował. Panie przewodniczący, wysoka rada, panie prezydencie, jeśli chodzi o budynek przyszłego Muzeum Historii Skierniewic, czyniane są w tym momencie starania, jednocześnie prowadzone dyskusje w szerokim tego słowa znaczeniu gronie zainteresowanych co do przeznaczenia budynku dawnego Nazaretu na terenie dawnej jednostki wojskowej przy ulicy Batorego na to przyszłe muzeum. Jest to budynek, który swoją architekturą i przynajmniej jeśli chodzi o stan zewnętrznego zachowania, powierzchnię użytkową, usytuowanie byłby doskonałym budynkiem na taką placówkę. W przedłożonej uchwale dotyczącej zmiany budżetu proponuje się 50 tysięcy złotych więcej, czyli w sumie 150 tysięcy złotych na dokumentację techniczną na ten obiekt. Te 150 tysięcy to jest szacunkowy koszt wykonania inwentaryzacji, pełnej inwentaryzacji tego budynku oraz dokumentacji technicznej. Natomiast istnieje również bardzo duża szansa na pozyskanie środków zewnętrznych na to muzeum, albowiem w regionalnym programie operacyjnym województwa łódzkiego na lata 2014-2020 w priorytecie 6C zapisane są środki między innymi na tego typu placówki. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, panie prezydencie, rzeczywiście pan pominął jeden punkt. Chodzi o boisko tutaj do gry hokeja na trawie. Mam takie pytanie, czyli powtórzę to. Ponieważ zwiększamy środki finansowe w bieżącym roku o 550 tysięcy, cała inwestycja pochłonie w roku 2015 2 400 000 i wycofujemy z roku 2016 milion ponad 800 tysięcy. Dlaczego przyspieszamy realizację tej inwestycji? Gdzie ona będzie zrealizowana? Kto będzie właścicielem? Jak ona będzie wykorzystywana? Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, inwestycje chcemy wykonywać w tym roku bieżącym. Zostały złożone wnioski o dofinansowanie tych inwestycji. Jeden wniosek do Urzędu Marszałkowskiego, drugi wniosek do Ministra Sportu i Turystyki i też poproszę pana Zbyszka Sawickiego w tej sprawie o zabranie głosu. Szanowni Państwo, panie prezydencie, został złożony wniosek do Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej o dofinansowanie w wysokości 33% boiska do budowy hokeja na trawie. To dofinansowanie to jest 1 146 256 zł. Spodziewamy się pozytywnego rozpatrzenia tego wniosku. Dodatkowo w związku z opinią Polskiego Związku Hokeja na Trawie
do Ministerstwa Sportu i Turystyki został złożony wniosek o do tak zwanego funduszu związanego z inwestycjami sportowymi o szczególnym znaczeniu i być może po złożeniu tego wniosku jest na etapie w tym momencie konsultowania i składania, tutaj jest potrzebna opinia Polskiego Związku Hokeja na Trawie, dofinansowanie tej inwestycji będzie w wysokości 50%, czyli w okolicach 2 milionów złotych. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z radnych jeszcze w tym punkcie chce zabrać głos? Nie widzę. Kto jest za podjęciem uchwały w przedstawionej formie, proszę podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, 3 radnych się wstrzymało. Przechodzę do punktu 5 dzisiejszej sesji. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Skierniewice na 2015 rok. Proszę przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów, radną Dorotę Bogatko, o przedstawienie opinii komisji. W sprawie zmian w budżecie miasta Skierniewice na rok 2015 komisja zaopiniowała większością głosów pozytywnie, przy 9 głosach za, braku głosów przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Kto z radnych chce zabrać głos? Proszę bardzo, najpierw radny Adam Stanecki. Panie przewodniczący, panie prezydencie, ja mam takie 3 pytania w zasadzie. Pierwsze pytanie, mamy tutaj nową inwestycję, budowa żłobka. Budowa żłobka to 10,5 miliona, oczywiście to się wiąże z tym, że deficyt, który mieliśmy w wysokości 18 milionów, poszedł do góry na 29 milionów. W związku z powyższym mam pytanie, czy będzie miasto starało się o środki zewnętrzne, żeby powiedzmy w jakiejś części, jakiej to zobaczymy, postarać się o środki zewnętrzne, żeby sfinansować to zadanie inwestycyjne i na jakim etapie to zadanie inwestycyjne jest na dzień dzisiejszy, ponieważ przystąpiliśmy do przetargu, czy te przetargi się odbyły, czy są w trakcie, jak to wygląda i w ogóle kilka zdań na temat tej inwestycji. Następne pytanie jest, państwo podjęliście kilka zadań inwestycyjnych związanych z drogami. Ja nie kwestionuję tych zadań inwestycyjnych, tylko mam pytanie, z czego to wynika? Czy to wynikało z wcześniejszych wniosków mieszkańców, czy wynikało z jakichś innych, powiedzmy, potrzeb, że te inwestycje drogowe są realizowane? I następne pytanie, to jest dział 700, rozdział 705. Tutaj mówimy kwestia nowe zadanie inwestycyjne, budowa ogrodzenia i studzienki wodociągowej na działce numer 421, łamane na 2. I w tym temacie prosiłbym o kilka zdań wyjaśnienia dotyczące tej inwestycji. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, radny Leszek Prymski. Przewodniczący, szanowne koleżanki, szanowni koledzy radni, to, że z radnymi opozycyjnymi się nie rozmawia, to, że się ich ignoruje, to do tego, żeśmy się już zdążyli przyzwyczaić. Mówię tutaj o tych radnych opozycyjnych, ale że koalicja pozwala na tego typu traktowanie, to tutaj jestem bardzo zdziwiony. Pamiętacie państwo, kiedy to radni koalicyjni też stwierdzili, że 2 dni wcześniej przed szkoleniem dowiedzieli się, że jest taki termin i nie można było z tego szkolenia skorzystać. Dzisiaj mamy podobną sytuację, kiedy to będziemy, czy też mamy po raz pierwszy możliwość porozmawiania na temat budowy żłobka w Skierniewicach, a już są zawarte konkretne umowy na realizację tego zadania. Pytam, co zrobiłby prezydent, gdyby w tym momencie Rada Miasta Skierniewice nie uchwaliła tego punktu
dzisiejszego porządku obrad, czyli nie wprowadziła tego zadania do budżetu. Podpisane już zostały umowy, a później się pyta Radę, czy w ogóle jest zgoda na realizację. To jest niedopuszczalne. Ja jako radny opozycyjny dzisiaj protestuję przeciwko tego typu praktykom, bo gdyby taka sytuacja miała miejsce i Rada nie wyraziła dzisiaj zgody, to ponieślibyśmy jako miasto straty, bo należałoby wywiązać się z zawartej umowy. To po pierwsze. Po drugie, proszę Państwa, argumentacja za budową żłobka w Skierniewicach, którą też oczywiście można znaleźć tylko na stronach internetowych, bo dzisiaj przed podjęciem decyzji takich uzasadnień nie słyszeliśmy. Argumentacja, iż w Skierniewicach jest taka pilna potrzeba, bo rodzi się ponad 700 dzieci. Po pierwsze błąd. Pan prezydent Góraj wziął prawdopodobnie dane ze szpitala skierniewickiego, że rzeczywiście tam ponad 700 dzieci się rodzi. Ale nie wszystkie te dzieci są mieszkańcami naszego miasta, bo szpital obsługuje znacznie szerszy, większy teren niż tylko miasto Skierniewic. W Skierniewicach, co zresztą widać, wystarczy spojrzeć również do danych, którymi dysponują szkoły, w Skierniewicach rodzi się i mieszka około od 450 do 500 dzieci w różnych latach, ale to jest mniej więcej ten przedział. Zakładając, że do żłobka uczęszczają dzieci od teoretycznie 6 miesiąca życia do 3 roku, to mamy i biorąc pod uwagę kolejny argument, że na dzień dzisiejszy do żłobka, nie mówię, że chodzi, ale zgłoszone zostało jedno dziecko, które nie skończyło roku. Dzisiaj, kiedy mamy 12-miesięczny urlop macierzyński, w Skierniewicach na 450 dzieci, które się urodziły i mieszkają, jedno dziecko zostało zgłoszone do żłobka przed ukończeniem roku. Czyli do rozpatrzenia mamy dwa roczniki po 450-500 dzieci, czyli to jest potencjalnymi klientami tego żłobka, byłyby od 900 do 1000 dzieci. Kolejny argument to jest taki, że od września, do września jest termin realizacji przedszkola numer 8. Przedszkola, które w dzisiejszej swojej siedzibie ma 3 oddziały, a zaprojektowane i zrealizowane do września będzie tych oddziałów 8. Czyli 3 oddziały zwolnią pomieszczenia przy ulicy Pomologicznej 6, dawna Bursa, i 2, które są w szkole podstawowej numer 1. Przy ulicy Pomologicznej, tam gdzie w połowie dzisiaj funkcjonuje żłobek, a w połowie przedszkole numer 8, zwolnią się miejsca i miasto będzie dysponowało 160 miejscami w żłobku. W tym roku chętnych, którzy zgłosili się, ażeby przekazać, mówię o rodzicach, swoje dzieci do żłobków, bo są w Skierniewicach dwie takie placówki, jedna na Widoku, druga przy ulicy Pomologicznej 6, było 117 dzieci zostało zgłoszone. Myślę, że nie ma potrzeby na dzisiaj budowy żłobka na kolejne 160 miejsc. Ale jeżeli już zapadła decyzja, jeżeli już się Państwo uparliście, żeby te pieniądze koniecznie wydawać, to ja proponuję inne rozwiązanie dla ratowania przyszłych finansów naszego miasta. Bo należy pamiętać, że każdy taki obiekt trzeba w przyszłości utrzymać. Oświata dzisiaj nas kosztuje 90 milionów, z tego 60 to są subwencje, 30 dokładamy z budżetu własnego. Dzisiaj potrzebny jest przedszkole. Dlatego proponuję rozwiązanie, mówię, w sytuacji, kiedy już Państwo się uparliście, żeby te pieniądze wydać, a żeby taki żłobek zaprojektować i wybudować w miejsce projektowanego i planowanej budowy przedszkola numer 10,
i część, połowę tego przedszkola przenieść do dzisiaj już funkcjonującego obiektu przy ulicy Pomologicznej 6. To będzie rozwiązanie zdecydowanie bardziej ekonomiczne i dzisiaj i w przyszłości będzie można wykorzystać te środki, które są w Ministerstwie Pracy przeznaczone na budowę żłobków, a uchronimy miasto przed zbędnymi wydatkami. Żłobek w Skierniewicach jest potrzebny na 160 miejsc. Te 160 miejsc od września będą do dyspozycji mieszkańców Skierniewic. Powtarzam, jeżeli już chcecie wydać te pieniądze, to zróbmy takie rozwiązanie, że żłobek niech powstanie przy ulicy Kopernika, połowa żłobek, połowa przedszkole, a 4 lub 6 oddziałów przenieśmy na ulicę Pomologiczną 6. To jest jedna sprawa, którą chciałem poruszyć w tym punkcie. Druga to budowa boiska do gry w hokeja na trawie. Pamiętam rozmowy z przedstawicielem związku. Dofinansowaniem tak był warunek podjęcia prac projektowych dotyczących tego obiektu, że co najmniej 90% to będzie dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki jako obiekt strategiczny dla związku, dla Polskiego Związku Hokeja na Trawie. I takie były zapewnienia ze strony władz tego związku. Prosiłbym bardzo, panie prezydencie, żebyście państwo tych zobowiązań ze strony związku, te zobowiązania, żebyście zechcieli egzekwować. I po trzecie, myślę, że zbyt duża kwota została przeznaczona na projekt dotyczący muzeum, skądinąd bardzo potrzebnego, mówimy o tym od wielu lat, zapisane to zostało w budżecie na ten rok, Muzeum Historii Miasta Skierniewice przy ulicy Batorego 64. Kwota, tam jest obiekt o powierzchni około 700 metrów, także myślę, że kwota 35-40 tysięcy to jest kwota maksymalna, którą powinniśmy przeznaczać na tego typu pracę. Dziwię się, czemu ta kwota jest, aż jest tak duża, 150 tysięcy. To są te trzy sprawy, które w tym punkcie chciałem poruszyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan prezydent. Panie przewodniczący, szanowni państwo. Zgadzam się z panem radnym Leszkiem Dremskim w pierwszej części wystąpienia. Faktycznie z opozycją się nie rozmawia, opozycji się nie słucha. Takie są standardy od 8 lat, panie radny. Myślę, że państwo, którzy jesteście stałymi wyborcami na sesjach, możecie to potwierdzić, a powiedziałem dlatego, że niektórzy z państwa są dzisiaj być może po raz pierwszy. Odniosę się do sprawy żłobka i poproszę później o zabranie głosu panią skarbnik i pana naczelnika Winka co do zadawanych pytań. Kiedy byłem radnym w poprzedniej kadencji, na moje pytania odnośnie problemu z dziećmi, którzy chcą być w żłobku, nie mamy z nimi za takiego problemu. Dzisiaj wiem po rozmowie z panią dyrektor, że na tą chwilę na liście oczekujących, jest, nie pamiętam dokładnie, ale między 40 a 50 dzieci. Inwestycja jest robiona naprawdę bardzo szybko, ale to tylko z takiego powodu, że program jest ogłoszony na rok i albo my jako samorząd będziemy starali się pozyskiwać fundusze na takie inwestycje, albo nie. My występujemy o 6 400 000, jeżeli się mylę, zaraz pan naczelnik Sawicki mnie, Zbyszek Sawicki mnie poprawi, do finansowania do tej inwestycji. Oprócz wszystkich cyfr, które pan radny Leszek Dębski wymienił, trzeba jeszcze dołożyć jedną bardzo ważną rzecz o standardach. Ja zapraszam państwa do obejrzenia takich żłobków w Polsce, najbliższy jest w Rawie, i zobaczenia, jak takie obiekty w XXI wieku wyglądają. Ja jestem przekonany dzisiaj i ja powiem tak, że dobrze, że sesje są nagrywane, jest też nagrywany jest dźwięk, ale też i wideo, i obraz. Bo jestem przekonany, że po oddaniu tego żłobka, jeżeli dostaniemy takie dofinansowanie, to będziemy mieli jeszcze więcej osób, które będą chciały skorzystać właśnie, aby ich dzieci były umieszczone w takim żłobku. 6400 to jest kwota, którą my staramy się i jestem pewien, jakby
myślę, że dostaniemy te pieniądze, bo inaczej byśmy o nie występowali. Program jest ogłoszony tylko na rok, więc nie jesteśmy w stanie, więc musimy go wykonać tę inwestycję w tym roku. Przetarg został ogłoszony na dokumentację techniczną. Została wybrana firma, było 16 ofert. Firma, która specjalizuje się w budowie właśnie żłobków i przedszkoli. A co do tego zarzutu, że najpierw przetarg i projekt, a dopiero teraz zwracamy się do Państwa, to prosiłbym, aby Pani Skarbnik się wypowiedziała, czy takie sytuacje w związku z koniecznością, po prostu koniecznością, aby pozyskać te pieniądze. Czy takie sytuacje miały miejsce wcześniej, czy to jest sytuacja pierwszy raz? Dziękuję. Państwo, w budżecie miasta Skierniewice zawsze planowane są kwoty, które dotyczą tak zwanych pozostałych zadań. Przeważnie to są kwoty przewidziane właśnie na tego typu sytuacje, czyli na realizację projektów. W tym budżecie na 2015 roku była to kwota 40 tysięcy. Zgodnie z zarządzeniem pana prezydenta z rezerwy celowej przeznaczono środki 110 tysięcy, zabezpieczając póki co kwotę 150 tysięcy na realizację. Z informacji wynika, że projekt został wybrany za 73 tysiące, czyli pozostają jeszcze środki w tym zadaniu, pozostałe zadania na dalsze realizacje projekty zgodnie z zapotrzebowaniem w ciągu roku budżetowego. Takie sytuacje czy się zdarzały w każdym budżecie, jak Państwo spojrzycie w budżet tego roku, w części drogowej i w części tak zwanej kubaturowej, takie środki są w budżecie i drobne projekty. I tego typu projekty się były planowane, były realizowane. Dziękuję bardzo. Może momencik, czy jeszcze ktoś nam może odpowiemy najpierw na pytania zadane przez radnego Adama Staneckiego jeszcze, tak? Szanowni Państwo, miasto Skierniewice w grudniu ubiegłego roku sfinalizowało zakup od Agencji Mienia Wojskowego nieruchomości położonej w Skierniewicach przy ulicy Strogowskiej. Miasto otrzymało bonifikatę na tą nieruchomość 90% od Agencji Mienia Wojskowego i zobowiązało się na podstawie aktu notarialnego do tego, że tą nieruchomość ogrodzi i wbuduje studzienkę kanalizacyjną. To jest właśnie ta kwota z 25 tysięcy przeznaczona na tą inwestycję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z radnych jeszcze chce zadać głos? Proszę bardzo, radny. Panie Przewodniczący, szanowni koleżanki, szanowne koleżanki, szanowni koledzy radni. W takim razie poprosiłbym panią skarbnika, żeby przytoczyła przykład inwestycji na poziomie 10 milionów, bo o takiej inwestycji mówimy, kiedy została podpisana umowa na realizację zadania przed podjęciem decyzji przez Radę Miasta Skierniewice, czyli przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu takiego zadania. Proszę o taki przykład zadań na poziomie 10-15 milionów złotych. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan prezydent. Proszę panią skarbnik o zabranie głosu. Szanowni Państwo, chciałam przypomnieć, że nie mówimy o realizacji zadania 10 milionów, tylko mówimy o realizacji projektu. Projekt kosztuje 73 tysiące, więc mieści się w planie w budżecie. Natomiast jeśli chodzi o przykłady, oczywiście dysponuję taką informacją, ale są to projekty do około 2 milionów złotych. I takie projekty były realizowane. Prosiłem, jeżeli mogę, panie przewodniczący, bardzo. Prosiłem o podanie przykładu, kiedy to. Pani skarbnik, pani dokładnie wie, że zadanie inwestycyjne, jakie wpisujemy do budżetu, składa się z części projektowej i części związanej z samą realizacją już zadania. Nie ma takiego rozbicia, jeżeli realizujemy zadanie. Budowa żłobka w Skierniewicach, ono się będzie składało z już zrealizowanej części projektowej
i części wykonawczej. Proszę o podanie takiego przykładu zadania za 10 milionów lub więcej, kiedy rozpoczęliśmy prace projektowe, nie mając wcześniej upoważnienia od Rady Miasta Skierniewice na realizację takiego zadania. Panie Prezydencie. Proszę Państwa. Teraz nie bardzo wiem, czy mam odpowiadać na pytanie, czy to jest możliwe pod względem rachunkowości finansów publicznych, czy pod względem zasad, które funkcjonowały. Bo jeżeli chodzi o zasad finansów publicznych i rachunkowości, jest to dopuszczalne. Projekt można realizować wcześniej, natomiast cała realizacja zadania po prowadzeniu będzie ocenna i realizowana. Natomiast po zakończeniu nakłady są księgowane, przyjmowane jako środek trwały. Jest to możliwe. Jeżeli chodzi o konkretny przykład, takim przykładem jest budowa targowiska i takie zadanie było najpierw projektowane. Zadanie zostało wprowadzone w marcu 2012 roku, a projekt był, myślę, realizowany w okresie styczeń-lutym. Proszę bardzo. Panie skarbnik, pani dobrze wie, że to nie jest do końca prawda, bo targowisko to jest zadanie za około 1 złotych 950, jeżeli dobrze pamiętam, a ja mówię o zadaniach dużych, powyżej 10 milionów złotych. Ja nie mówię, że to nie jest zgodne, bo można dokumentację wykonywać, bo mamy takie sytuacje, że do 50 tysięcy mogliśmy wykonywać projekty na przyszłe zadania inwestycyjne. Ja mówię o takiej sytuacji, że co by się stało, gdyby dzisiaj Rada nie podjęła decyzji o budowie żłobka. Dokumentacja byłaby do szuflady, czyli te 75 tysięcy złotych byłoby wydatkowane bez podstawy. Panie Prezydencie. Ja myślę, że ta dyskusja jest chyba już bezprzedmiotowa. To jest sytuacja, Panie Prezydent, Panie Radny Kudrosz-Pytlewski, taka, która była również wielokrotnie za Pańskiej kadencji. No dzisiaj 10 milionów, to Państwo radni podejmują decyzję, czy ten żłobek będziemy budować. Sytuacja jest o tyle dynamiczna, że występujemy o dofinansowanie zewnętrzne i no, my chcemy te pieniążki otrzymać. Oczywiście, jeżeli Rada dzisiaj takiej decyzji nie podejmuje, no to wiadomo, że ten projekt idzie do kosza, ale również takie same sytuacje były, czy to by były, gdyby Rada nie podjęła decyzji właśnie konkretnie, jeżeli chodzi o to targowisko miejskie, też by takie projekty szły do kosza. Natomiast ja wierzę w mądrość radnych Rady Miasta i wiem, że radni chcą, aby nasze miasto się rozwijało i taki obiekt, taka inwestycja jest w tym mieście bardzo potrzebna. Zwracam się z wielką prośbą do Państwa radnych o podjęcie uchwały. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, radny Adam Stanecki. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, ja mam pytanie, ponieważ Pan mówi o tym żłobku, że to będzie żłobek XXI wieku. W związku z powyższym mam pytanie, ponieważ prawdopodobnie projekt już jest zrobiony, czy Pan mógłby przybliżyć, powiedzmy, kilka danych dotyczących tego obiektu, ile, powiedzmy, osób i tak dalej, na jakiej działce jest zlokalizowany, żebyśmy wiedzieli więcej informacji, ponieważ jest to tylko ogólna informacja, że budujemy żłobek. To jest tylko pojęcie ogólne. Proszę o bardziej szczegółową informację. Proszę bardzo, panie prezydencie. Panie przewodniczący, szanowni państwo, o ile wiem, projekt nie jest jeszcze zrobiony, natomiast więcej informacji co do osiem tej inwestycji poproszę pana Zbyszka Sawickiego o podanie większej ilości danych. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, rzeczywiście projekt nie jest zrobiony. Termin realizacji tego projektu to 31 marca. Natomiast termin złożenia wniosku do programu MARUT, moduł numer 1, z którego planujemy uzyskać dofinansowanie w wysokości 6 400 tysięcy złotych, to jest 11 marca. W związku z tym w trybie takim dosyć pilnym, intensywnie przygotowywany jest ten wniosek w porozumieniu z projektantem. Ja przed rozpoczęciem sesji dosłownie otrzymałem telefon od projektanta, który powiedział, że na maila przysłał wszystkie podstawowe dane, które będą wykorzystywane przy opracowywaniu wniosku o dofinansowanie. Zresztą ten wniosek już jest w jakiejś części opracowany dotyczący
kosztów stałych. Jesteśmy na etapie przygotowania. Skąd wynika kwota 6 400 000 zł? Żłobek jest planowany na 160 miejsc. Program Maluch pozwala dofinansować taki żłobek w wysokości do 80%, z tym, że nie więcej niż 40 tysięcy złotych na jedno miejsce. Proste przemnożenie, 160 razy 40 tysięcy, to jest 6 400 000 złotych. I taki wniosek jest przygotowany, on 11 marca, taki termin jest złożenia, będzie przygotowany, to jak będziemy w porozumieniu z projektantem. Chciałbym również Państwu poinformować, że złożony został jeszcze jeden wniosek z programu Maluch, moduł numer 2. To jest moduł, który pozwala kontynuować utrzymanie miejsc dla dzieci w żłobku przy ulicy Domologicznej. Termin złożenia tego wniosku był 25 lutego, 23 ten wniosek został złożony. Na ogólną kwotę dofinansowania 230 400 zł. Dziękuję bardzo. Radny Jerzy Ksiński, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, zgłaszam wniosek formalny o zamknięcie dyskusji. Dziękuję bardzo. Dobrze, myślę, że dyskusja została wyczerpana, więc... Panie Przewodniczący. Proszę bardzo. Zgłaszałem się do głosu jeszcze przed wnioskiem formalnym, dlatego proszę o udzielenie mi głosu. Apeluję do Państwa o to, bo z dyskusji wnioskuję, iż decyzja o budowie żłobka została już podjęta. Apeluję tylko o to, ażebyście zechcieli rozważyć zmianę lokalizacji i żebyście Państwo nie narażali w przyszłości miasta Skierniewice na nadmierne obciążenie związane z wydatkami bieżącymi. Dziękuję bardzo. Co do zgłoszenia się do dyskusji kolega radny, to kolega radny Jerzy Oleciński był wcześniej, jeszcze przed kolegą radnym Staneckim, po prostu nieostrożnie go pominął. Będziemy głosować wniosek o zamknięcie dyskusji w tym punkcie. Kto z radnych jest za wnioskiem radnego Jerzego Olecińskiego? Proszę podnieść rękę do góry. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Wniosek został przyjęty. Za wnioskiem głosowało 13 radnych. 4 radnych się wstrzymało. 1 radny opuścił salę. Przechodzę do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały z punktu 5 dzisiejszej sesji w przedstawionej formie? Proszę podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała w przedstawionej formie została przyjęta. Za głosowało 14 radnych, 1 radny był przeciw, 2 radnych się wstrzymało. 1 radny w głosowaniu nie brał udziału, ale powrócił już na salę. Proszę bardzo. Przechodzę do punktu 6 dzisiejszej sesji. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Skierniewice. Proszę Przewodniczącego Komisji Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego, radnego Grzegorza Zegarka, o przedstawienie opinii Komisji. Projekt uchwały w sprawie odmowy zatwierdzenia kary zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe prowadzenie ścieków na terenie miasta Skierniewic. Komisja zaopiniowała większością głosów pozytywnie przy 8 głosach za, braku głosów przeciw, 2 głosach wstrzymujących się. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Widzę, że Pan Prezydent się zgłasza. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja zanim rozpocznie się dyskusja, mam taką gorącą prośbę, aby głos zabrał Pan Mirosław Krzyszczak. Jest to osoba, która robiła ocenę tych taryf. Bardzo to proszę, dziękuję.
Proszę bardzo, proszę uprzejmie, jak najbardziej. Dziękuję bardzo. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo radni, szanowny panie prezydencie. Nazywam się Mirosław Krzyszczak, jestem wspólnikiem w kancelarii prawnej Krzyszczak i wspólnicy spółka komandytowa. Kancelaria ta na zlecenie tutaj miasta dokonała audytu wniosku o zatwierdzenie targ dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego wprowadzenia ścieku. Przedmiotem tego audytu była zarówno ocena formalna wniosku o zatwierdzenie taryfy, a więc skupiała się wokół paru przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, także rozporządzenia w sprawie określenia taryf za wniosku o zatwierdzenie taryf. I na drugiej również płaszczyźnie, bowiem dotyczyła oceny także kosztowej wniosku. Celem tej oceny było ustalenie, czy koszty, na podstawie których została dokonana prognoza niezbędnego przychodu, w oparciu o który z kolei doszło do kalkulacji ceny stawek opłat, została ustalona na podstawie prawidłowych kosztów. Audyt obejmował również badanie kosztów w siedzibie przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji. Te dane zostały nam udostępnione. Po przeprowadzonych czynnościach weryfikacyjnych na tą okoliczność została sporządzona opinia z audytu, zawierająca również w podsumowaniu wnioski po audycie. Z wniosków końcowych wynika, iż wniosek o zatwierdzenie taryfy w tym brzmieniu, jaki był poddany ocenie, w dwóch zakresach nie spełnia wymogów formalnych, co akurat mogło zostać przez przedsiębiorstwo usunięte w drodze choćby autokorekty, bo taka możliwość istnieje. Póki co do dnia dzisiejszego nie mam wiedzy, żeby takie działanie zostało przeprowadzone. Ale stwierdzono również, iż w pewnych zakresach określonych kosztów rodzajowych niezbędny przychód został zaplanowany z naruszeniem przepisów rozporządzenia taryfowego. Otóż w uzasadnieniu wniosku o zatwierdzenie taryfy, który został złożony przez przedsiębiorstwo w rozdziale czwartym tego uzasadnienia, spółka opisuje, posługując się jakimi wzrostami poszczególnych kosztów rodzajowych, zwiększyła podstawę do kalkulacji. W uzasadnieniu czytamy, że koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników zostały powiększone w stosunku do poprzedniego roku taryfowego o wskaźnik na poziomie 1,2%. Natomiast koszty materiałów, energii, usług transportowych to wskaźnik 1,4%. O ile wielkości te, które są podane przez spółkę, są prawidłowe, o tyle nie znajdują one przełożenia na rzeczywiste koszty, które stanowiły podstawę do prognozy niezbędnego przychodu, ponieważ w trakcie audytu ustalono, że doszło do zawyżenia kosztów zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, takich jak koszt energii, takich jak koszt usług obcych. W związku z powyższym, niezbędny przychód nie został ustalony zgodnie z przepisami rozporządzenia taryfowego. Stwierdzono, że zawiera on koszty niecelowe i w związku z powyższym w tym drugim zakresie zaistniała rekomendacja wskazująca na przyczynę i podstawy do odmowy zatwierdzenia. Tak. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto z radnych chce zabrać głos w tym punkcie? Proszę bardzo, radna Anna Stanecki. Panie przewodniczący, panie prezydencie, ja mam takie zasadnicze pytanie. Czytałem ten materiał, nie ukrywam, że to jest trudny materiał. To jest materiał dla ekonomisty. Ale chciałem pana prosić o następujące sprawy, żeby pan się stosunkował, ponieważ one wymagają się stosunkowania i poinformowania, jak to było wyliczone. Państwo stwierdzacie,
tabeli drugiej koszty bezpośredniej działalności kanalizacyjnej, że stwierdzony nieuzasadniony wzrost kosztów z tytułu usług obcych w roku stosowania nowych taryf w stosunku do poprzedniego roku taryfowego na poziomie 447,13%. Podobnie Państwo powielacie ten sam, powiedzmy, wskaźnik dotyczący kosztów bezpośredniej działalności kanalizacyjnej. Ponieważ stwierdzono nieuzasadniony wzrost kosztów z tytułu usług obcych w roku stosowania nowych taryf na poziomie 447,34. I chciałbym, żeby Pan się ustosunkował szerzej do wniosków końcowych, ponieważ piszecie Państwo, że taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę zostały sporządzone z naruszeniem następujących przepisów prawa. I powołujecie się Państwo na paragraf 4, ustęp 2, rozporządzenie w sprawie taryf, paragraf 5, paragraf 11, punkt 5. I piszecie Państwo w punkcie drugim. W niezbędnych przychodach stanowiących podstawę kalkulacji taryf stwierdzono koszty niecelowe z tytułu usług obcych oraz energii, co oznacza, że niezbędny przychód został zaplanowany z naruszeniem artykułu 20 ust. 4. Chciałbym, żeby Pan szerzej w tym temacie. Jeżeli mówimy o procentach, czy mógłby Pan to, powiedzmy, bardziej obrazowo nam przedstawić w liczbach? Ponieważ 440, ja szczerze mówię, nie wiem, jak to Państwo wyliczyliście, ale to są ogromne różnice, ponieważ jeżeli Wy Państwo mówicie, że to jest na poziomie, powiedzmy, 447, natomiast piszecie, że spółka przyjęła dla usług obcych wskaźnik 1,4. To samo dotyczy pozostałego wskaźnika, albo ja to źle po prostu czytam. Proszę o wyjaśnienie. Dziękuję. Proszę bardzo, Panie Prezydencie. Proszę bardzo. Otóż, Szanowni Państwo, taryfikacja cen i stawek opłat z tytułu zbiorowego zaopatrzenia wody i zbiorowego odprowadzania ścieków jest oparta o pewne zasady, które nazywają się prognozą niezbędnego przychodu. Ja pozwolę sobie na szerszy wywód, żeby wytłumaczyć i odnieść się tutaj do pytań, które zostały zadane. Zgodnie z stanem prawnym obowiązującym, prognoza niezbędnego przychodu następuje na podstawie kosztów z roku obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowych taryf. Poziom kosztów poniesionego przez spółkę w owym roku taryfowym jest ustalany, biorąc pod uwagę zapisy wynikające z ewidencji księgowej. Oczywiście brane są pod uwagę także zmiany, czyli prognozowane wzrosty bądź spadki określonych kosztów rozrywkowych. Jeśli idzie o takie koszty jak wynagrodzenia, świadczenia na rzecz pracowników, a energię, to paragraf 8 rozporządzenia taryfowego wskazuje na możliwości, jakie projektujący taryfę, czyli przedsiębiorstwo podociągowo-kanalizacyjne posiada. Czyli no, dla przykładu. Jeśli idzie na przykład o materiały, czyli taki koszt jak materiały, może być on zwiększony w niezbędnym przychodzie maksymalnie, no, biorąc pod uwagę ustawę budżetową na 2015 rok, do poziomu 1,4%. Czyli jeśli w niezbędnym przychodzie taki koszt rodzajowy zostaje podwyższony o większy wskaźnik, no to tym samym no, nie jest on skalkulowany prawidłowo. Czyli to mówię o zasadzie, natomiast odnosząc się do konkretnych kwestii wynikających z opracowania, czyli do tych 400%, które rzeczywiście mogą robić wrażenie. Podam przykład. Otóż, to jest woda, proszę mówić, to jest kanalizacja. Otóż w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf, czyli w tym roku, na podstawie którego przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ustalało poziom kosztu poniesionego, koszt bezpośredni związany z utrzymaniem sieci kanalizacyjnej w pozycji usługi obce wynosił, tutaj cytuję, 34 709 zł 88 groszy. To wynika z ewidencji księgowej. Natomiast w nowym roku taryfowym jest planowany wzrost do poziomu 155 200 zł. I pozostaje tutaj do oczywistej sprzeczności z uzasadnieniem wniosku taryfowego.
gdzie w uzasadnieniu spółka wskazuje, iż wzrost kosztów z tytułu usług obcych nastąpił na poziomie 1,4%, a w rzeczywistości tak nie jest. I to dotyczy poszczególnych tych pozycji kosztowych, które zostały wskazane w treści opracowania. Nie wiem, czy ta odpowiedź jest wystarczająca. Jeśli nie, to proszę o pytania dalsze szczegółowe. Dziękuję bardzo. Radny Jerzy Łysiński, proszę bardzo. Szanowni Państwo, budowa wodociągów i kanalizacji zgodnie z artykułem 7 ustawy o samorządzie gminnym należy do zadań własnych gmin. Mieszkańcy płacąc podatki mają prawo oczekiwać, iż w pierwszej kolejności będą w nich realizowane inwestycje przede wszystkim wodno-kanalizacyjne. Jest dla mnie rzeczą niezrozumiałą, dlaczego samorząd zrezygnował z budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w mieście, cedując ten obowiązek na spółkę wodno-miejską Wodka. Zaś pieniądze te podatnika przeznaczone na ten cel wykorzystuje na inne zadania. Z przedłożonych Radzie materiałów wynika, iż budowa wodociągów i kanalizacji realizowana jest przez spółkę Wodka z opłat pobieranych za wodę i kanalizację. Reasumując, mieszkańcy płacą za inwestycję wodno-kanalizacyjną podwójnie. Infrastruktura wodno-kanalizacyjna jest finansowana również ze środków zewnętrznych, w tym z programu operacyjnego infrastruktury i środowiska. To powoduje, że spółka Wodka nie może wykonywać prac przy budowie kanalizacji, musi poszukiwać się firmami zewnętrznymi, to jest poprzez ogłaszanie stosownych przetargów. W związku z powyższym koszty wykonania prac będą zawsze wyższe niż w przypadku, gdyby to spółka Wodka wykonywała we własnym zakresie. Gdyby zaś miasto ogłaszało przetargi na budowę sieci wodno-kanalizacyjnych, to wówczas spółka oczywiście mogłaby przystępować do tych przetargów i realizować inwestycje, wykorzystując swój potencjał ludzki i techniczny. Miasto raczej posiada 100% udziału w spółce Wodka, to jest 35 milionów złotych. Analizując plan inwestycyjny, który przedłożyła spółka w zakresie budowy wodociągowej i kanalizacji, należy zwrócić szczególną uwagę na niebywały wzrost inwestycji, zarówno wodociągowych, jak i kanalizacyjnych, w porównaniu z 2014 rokiem. I tak dla przykładu, w roku 2014 na budowę i modernizację urządzeń wodociągowych przeznaczono kwotę 460 tysięcy. Natomiast plan na 2015 rok przygotowany przez spółkę wynosi 888 tysięcy, czyli wzrost o około 90%. Budowa i modernizacja natomiast kanalizacji w 2014 roku to kwota 4 534 800 zł. Natomiast zaś planowane wydatki na 2015 rok to kwota ponad 16 milionów złotych, czyli w stosunku do 2014 roku jest to wzrost o 370%. O ile trzeba podnieść cenę wody i ścieków w 2015 roku, by zrealizować tak ambitny plan? No oczywiście przedłożona taryfa, która, że tak powiem, również no, posiada wady prawne. Chciałbym również nadmienić, że proponowana podwyżka za wodę i ścieki dla budynków wielorodzinnych przy zużyciu średnio 10 m sześciennych wody wynosi ponad 19%. Jest to kwota fizycznie nie do zaakceptowania. Chciałbym jeszcze nadmienić, że kwartalny wskaźnik inflacji ceny usług konsumpcyjnych za czwarty kwartał 2014 roku wynosi minus 0,04%. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z radnych chce zabrać głos w punkcie? Proszę bardzo, radny Szymański. Panie Przewodniczący, Szanowne Koleżanki i Koledzy, ja mam nadzieję, że na ten temat będziemy jeszcze mieli okazję porozmawiać, dlatego nie chcę tutaj tej dyskusji
rozpoczynać. Powiem tylko jedno, spółka Wodkan wykonuje te inwestycje ze względu na podatek VAT. Tutaj pan radny Leksiński miał rację, że jeżeli mogę powiedzieć, w tym jednym miał rację, że spółka jest, bo, że miasto jest stuprocentowym właścicielem i spółki Wodkan, jak również pozostałych spółek miejskich. Natomiast spółka jako podmiot prawa handlowego ma taką możliwość odliczania podatku VAT. Miasto Skierniewice ma obowiązek naliczania, ale nie może go odliczać. I myślę, że z tego powodu to jest jakby zrozumiałe, że lepszym rozwiązaniem jest, jeżeli inwestorem jest spółka, a nie miasto. Ale bardzo chętnie pozostałe kwestie myślę, że w stosownym czasie omówimy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan prezydent jeszcze prosimy. Jeszcze poproszę o zabranie głosu w sprawie pana naczelnika Piotra Zawadzkiego. Dziękuję panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo, radni. Cała ta sprawa jeszcze ma drugi aspekt, który nie może wybrzmieć formalnie przy uzasadnieniu do uchwała, jest szalenie istotna. Otóż przedłożony przez spółkę Wodkan wniosek taryfowy zmienia te zasady, formułę taryfy w stosunku do tych zasad, które obowiązywały w latach minionych. W nowej taryfie spółka nie przedstawiła opłata, tak zwanej opłaty abonamentowej, która jest rzeczą, można powiedzieć, no, bardzo powszechną przy stosowaniu wniosków taryfowych na terenie całego kraju. W tej opłacie abonamentowej są zawarte koszty tak zwanej gotowości do świadczenia usług. Nie będę na ten temat szerzej mówił, gdy będą ewentualne pytania, tutaj jesteśmy z panem mecenasem gotowi na nie odpowiadać. Czym skutkuje zmiana formuły taryfy? Otóż ona w pierwszej grupie taryfowej, czyli w stosunku do grupy ludności, mieszkańców, zajmujących gospodarstwa domowe, wprowadza bardzo duże zróżnicowanie, jeżeli chodzi o skutki tej podwyżki w stosunku do domów jednorodzinnych i w stosunku do gospodarstw domowych w budynkach wielorodzinnych na korzyść tej pierwszej grupy, czyli domów jednorodzinnych. W budynkach, w których są tylko pojedyncze wodomierze, ja podam taki przykład, gdzie nie ma tak zwanego podlicznika na ewentualne zużycie wody do chociażby podlewania ogrodu, ta podwyżka skutkuje wartością wzrostu kosztów bezpośrednich przeliczonych w złotówkach przy poziomie zużycia 10 m sześciennych wody na rodzinę o około 5%. Natomiast w stosunku do gospodarstw w budynkach wielomieszkaniowych jest to podwyżka już na poziomie około 20%. I im wyższy wzrost zużycia wody, tym wyższa w tym momencie ta podwyżka. Natomiast w stosunku do gospodarstw indywidualnych w budynkach jednorodzinnych, gdzie są jeszcze podwieczniki, tak de facto w tym momencie jest to wręcz obniżka w tej grupie taryfowej. Nie wiem, jakie dokładnie leżały przyczyny przy takiej konstrukcji taryfy podłoża tutaj jak gdyby zakładu wodociągów i kanalizacji, natomiast pragnę poinformować, że podjęcie uchwały w tym kształcie jest możliwe w zasadzie nie tylko i wyłącznie właśnie nie poprzez te względy, o których powiedziałem, tylko poprzez wytknięcie pewnych nieścisłości prawnych przy konstrukcji taryfy. Stąd takie, a nie inne uzasadnienie tej uchwały. Jeżeli taka uchwała zostanie przez państwa podjęta, nie dzieje się nic złego. Taryfy dotychczas obowiązujące obowiązują nadal przez 90 dni. Zakład Wodociągów i Kanalizacji jest wówczas zobligowany do złożenia nowego wniosku taryfowego i tutaj no, należałoby ewentualnie przede wszystkim rozważyć, czy nie można by było i należało powrócić do formułowania taryfy w takim układzie, jakim ona była dotychczas obowiązująca. Co do ewentualnych jeszcze zasad związanych z finansowaniem inwestycji, to jeżeli mogę, panie przewodniczący, bym prosił o jedno zdanie takie jeszcze uzupełniające pana mecenasa Krzysztof. Proszę bardzo, proszę. Tutaj, szanowni państwo, są poproszony przez pana naczelnika, żeby odnieść się do kwestii związanej z wpływem inwestycji na wysokość cen stawek OPO. Więc dwa słowa na ten temat. Otóż taryfa nie zapewnia co do zasady przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu środków na inwestycje.
Taryfa co do zasady ma zapewnić środki na utrzymanie i eksploatację tych urządzeń, które zostaną wybudowane w następstwie realizacji inwestycji. Bo po wybudowaniu urządzenia pojawia się koszt jego utrzymania i to koszt jego utrzymania obciąża niezbędny przykup, czyli wpływa na wysokość i poziom tych cen stawek opłat stosowanych przez przedsiębiorstwo. Jedyną pozycją w zasadzie w niezbędnym przychodzie, z której przedsiębiorstwo mogłoby pozyskać środki, jest marża zysku. Innej możliwości nie ma. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, czy mógłbym poprosić o wypowiedzenie się prezesa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, czyli osobę, która była, domyślam się, autorem tych nowych taryf, żebyśmy mogli przed podjęciem decyzji mieć pełną jasność i pełen obraz. Panie Prezydencie. Panie Przewodniczący, Panie Prezesie, proszę o zabranie głosu. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Może zacznę od genezy, dlaczego takie, a nie inne taryfy. Otóż, jak Państwo, przynajmniej część z Państwa pamiętam, i to jest jedna z przyczyn, prawie rok temu na tej sali, kiedy składaliśmy wniosek przepraszam, o przedłużenie poprzednio obowiązujących taryf, czyli nie wnioskowaliśmy o jakiekolwiek wzrosty finansowe, wywiązała się między innymi dyskusja dotycząca właśnie opłaty abonamentowej, gdzie między innymi jednym z argumentów było to, że takiej opłaty nie powinno być. I to jest jak gdyby nasza odpowiedź pokazująca, co się dzieje, jeśli takiej opłaty abonamentowej nie ma. I to jest jak gdyby jedna kwestia, bo zasadą tej taryfy, którą złożyliśmy, to jest to, że istnieje tylko i wyłącznie cena jednostkowa jako jedyne kryterium i jako jedyna podstawa do naliczenia opłat, czyli de facto, proszę Państwa, to co mamy na wskazaniach wodomierza, no to po prostu tak płacimy. Drugi temat to, znaczy druga przyczyna, przepraszam, która spowodowała taką, a nie inną taryfę, to były między innymi wystąpienia instytucji i różnego rodzaju podmiotów, które kwestionowały również, są wystąpienia formalne i w poprzedniej kadencji były, kwestionowały sposób naliczenia opłaty abonamentowej, dokładnie opłaty abonamentowej za ścieki. W związku z tym, ponieważ sprawa w tym momencie jest już poza spółką, ale jeszcze będzie wymagała rozstrzygnięć prawnych, zdecydowaliśmy się właśnie na takie rozwiązanie, żeby uniknąć z punktu widzenia spółki właśnie tych elementów zapalnych, jakim była opłata abonamentowa. I co się, proszę Państwa, przy tej okazji okazało, że okazało się, że taryfy, które złożyliśmy, gdzie jedynym kryterium opłaty jest opłata jednostkowa, czyli to, co wskazuje nam wodomierz, czyli dokładnie mieszkaniec bloku i mieszkaniec domku jednorodzinnego płaci w oparciu o te same kryteria. Nie jest tak do końca, jeśli chodzi o podwyżkę, korzystny, bo tutaj rzeczywiście potwierdzam to, co powiedział pan radny Oleksiński i pan naczelnik, że w przypadku wyrównania tych stawek, to skutki podwyżki dla domku jednorodzinnego to jest około 5%, natomiast skutki podwyżki dla budynku wielolokalowego, to powiedzmy, że to jest symulacja robiona bodajże dla 40-lokalowego bloku, to jest na
na mieszkanie około 20%. Czyli o czym to świadczy, proszę Państwa, że w tym momencie przy tej aktualnej stosowanej taryfie z opłatą abonamentową naliczaną w ten sposób mieszkańcy bloka obciążani są proporcjonalnie do tych wzrostów niższymi opłatami. Czyli mieszkaniec, znaczy lokal w budynku wielorodzinnym płaci de facto za podobne zużycie wody mniej niż mieszkaniec domku jednorodzinnego, ale płaci tylko do wodkanu. Jest to racjonalne z tego względu, że wodkan w budynkach wielolokalowych rozlicza się tylko z wodomierza głównego. Natomiast pozostałą część kosztów związanych z rozliczeniem już poszczególnych mieszkań no przejmuje na siebie administrator czy też zarządca tego budynku wielolokalowego. I dzięki temu ta różnica w kosztach jest de facto konsumowana na rozliczenie poszczególnych mieszkańców. I ona jest jak najbardziej zgodna z prawem i jak najbardziej za zasadą. To jeśli chodzi o genezę, proszę Państwa, powiem wprost, że no, Wodkan w tej sytuacji nie jest, powiedziałbym, przeciwnikiem tejże uchwały, którą Państwo dzisiaj procedujecie. Bo tak de facto nic złego się nie dzieje, tak jak potwierdzam to, co powiedział podejrzewam Pan Naczelnik Zawadzki, że w momencie podjęcia przez Państwa takiej, a nie innej uchwały nie mamy próżni prawnej. Wojewoda najprawdopodobniej przedłuży o 90 dni, znaczy da nam 90 dni na przygotowanie nowej taryfy i wtedy te wszystkie kwestie będą mogły być, że tak powiem, uzgodnione. Natomiast ja bym się chciał tylko odnieść do opinii pana mecenasa. Nie do końca jako spółka zgadzamy się z tą kwalifikacją i stosowne wyjaśnienia przedstawiliśmy panu prezydentowi, ale do kompetencji pana prezydenta, do wyłącznych kompetencji pana prezydenta należy ocena tychże materiałów, a że przedstawiliśmy bodajże przez wczoraj, proszę Państwa, najprawdopodobniej one są jeszcze w ocenie. I tu powtarzam jeszcze raz. Na dobrą sprawę, powtarzam, nic złego się nie dzieje, jeśli Państwo, ani dla miasta, ani dla spółki, jeśli Państwo przyjmiecie uchwałę w tym brzmieniu. Natomiast, no, tak jak już powiedziałem, geneza złożenia takiej, a nie innej taryfy, no, była taka, o której, taka jaką przedstawiłem. Tyle, dziękuję. Dziękuję bardzo, panie prezesie. Proszę bardzo, panie prezydencie, pan naczelnik. Proszę, panie przewodniczący. Ja chciałbym poprosić pana mecenasa Krzysztofa o ustosunkowanie się do uwag, które zgłosił Zakład Wodociągów i Kanalizacji do opinii prawnej, gdyż pan mecenas jest w posiadaniu tego materiału i chciał również tutaj kilka słów odniesienia złożyć. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, szanowni Państwo radni, panie prezydencie, ja nie miałem zbyt dużo czasu, żeby przeanalizować tak dogłębnie tutaj te zastrzeżenia i stanowisko spółki. Niemniej jednak no, pozwolę sobie na stwierdzenie, iż nie najlepiej świadczy to o spółce, bo z jednej strony w treści uzasadnienia wniosku o zatwierdzenie taryfy wyraźnie pisze, jakie wskaźniki zostały zastosowane, a co innego wynika ze stanowiska, które zostało przedstawione, więc jest tutaj gdzieś jakaś kolizja, jakieś niezrozumienie, bo oczywiście jeśli czytam, iż no, przykładowo wzrost kosztów
z tytułu usług obcych, ujęcie wody, jest wskazana podstawa, artykuł 20, ustęp 4, punkt 1. Absolutnie należy się zgodzić, że jest to właściwa podstawa prawna, przy czym no, to, jak wskaźnik został zastosowany, no, nie znajduje jednak swojego odzwierciedlenia rzeczywistych kosztów. Dlatego też no, ja w całości podtrzymuję stanowisko wynikające z wniosków końcowych, które zostały przedstawione tutaj panu prezydentowi w opinii do audytu, więc no, nie zmienia to w żaden sposób stanowiska kancelarii. Dziękuję bardzo. Teraz koleżanek radny chce zabrać głos w punkcie. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, panie prezydencie, przysłuchując się dyskusji, muszę stwierdzić, że rzeczywiście taryfy przygotowane przez spółkę są nieadekwatne do rzeczywistości, ponieważ uderzają to, co mówili moi przedmówcy, w ludzi najuboższych, ponieważ w blokach na osiedlu Widok, Kopernika mieszka bardzo wielu emerytów, gdzie emerytura jest niewysoka i ludzie co robią? No, oszczędzają wodę. Dlatego jestem satysfakcjonowany, że rzeczywiście projekt uchwały pozwoli na to, że taryfy przygotowane w wysokości 20, nawet choćby chyba o kanalizację, nawet w wyższym procencie, będą na dzień dzisiejszy odrzucone. Nowe taryfy, które przygotuje spółka, myślę, panie prezydencie, jestem przekonany, że już będą inaczej ukształtowane i nie będą tak rygorystyczne w stosunku do tak szerokiego kręgu osób, które będą z tych taryf korzystać. I również jest takie zadanie dla spółki. Myślę, że każda firma prywatna walczy o koszty. I uważam, że zadaniem spółki, oczywiście to jest spółka w 100%, jesteśmy właścicielem, nie możemy jej zniszczyć, ale zadaniem każdej spółki jest obniżanie kosztów. Nie ma innej rady. A to by oznaczało, że te taryfy w przyszłości nie będą wzrastały na takim poziomie, jakie były proponowane. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo państwu za uwagę, za zabieranie głosu, przepraszam. To jeszcze z kolegów i koleżanek radnych chcę zabrać w tym punkcie głos. Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały w przedstawionej formie, proszę podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Za uchwałą głosowało 15 radnych. 3 radnych wstrzymało się od głosu.